Cześć, witajcie! Dziś przed Wami melduje się najnowszy gamingowy smartfon ze stajni ZTE, czyli Nubia Red Magic 7S Pro. SK w nazwie oznacza, że jest to jakby rozwinięcie znanego już modelu Red Magic 7 Pro, czyli najkrócej ujmując, jest to smartfon po liftingu. Co się zmieniło? Już Wam opowiadam, jak ten smartfon spisuje się w codziennej eksploatacji. Zapraszam. Red Magic swoim zwyczajem stawia na agresywną gamingową stylizację. Jak widzicie, producent wciąż dokłada do zestawu silikonowy pokrowiec z takim wycięciem na środkowej części po to, by tu lepiej odprowadzać ciepło. Ta część tyłu jest metalowa, reszta obwódki tyłu jest szklana, półprzezroczysta. Pod tą półprzezroczystością mamy różne dopiski, mamy też obowiązkowe podświetlenie LED-owe, ale oczywiście nie jest to jedyna wersja stylizacji, w jakiej ten smartfon można kupić, bo są jeszcze dwie odmiany kolorystyczne. Mnie przypadła ta najciekawsza w sumie z topowym na szczęście zestawem pamięci 18 plus 512 giga. Mamy zatem pełen wypas w samym smartfonie, a co jeszcze w zestawie? No już trochę mniejszy wypas, bo poza rzeczonym pokrowcem komplet obejmuje jeszcze ładowarkę, ale niestety nie tak mocną jak w wersji chińskiej. O tym jednak za chwilę, a na razie popatrzmy na sam smartfon. Red Magic 7S Pro jest podobny do Red Magica 7, którego testowałem kilkanaście tygodni temu i oczywiście test możecie sobie tutaj na górze na naszym kanale podejrzeć. Jest to stylizacja nieco zmodyfikowana względem szóstek, piątek i tak dalej. Całkiem przyjemna dla oka, tył jest bardzo ciekawy, a i front też nie brzydki, bo mamy na nim wyświetlacz zajmujący niemal całą powierzchnię. Ramki ekranu są dosyć wąskie, a co najważniejsze, wyświetlacza nie zakłóca żadna dziurka, żaden notch. Smartfon nie ma też mechanizmu wysuwającego aparat gdzieś z wnętrza obudowy. Gdzie się podział właśnie ten aparat do selfie? Moi drodzy, podział się pod wyświetlaczem. To jest aparat już trzeciej generacji. Za chwilę dowiecie się, jakie robi zdjęcia, a ja dodam jeszcze, że pod ekranem znajdziecie również czytnik linii papilarnych. Czytnik ten działa całkiem przyzwoicie, oczywiście jak na ekranowy czytnik linii papilarnych. To znaczy, że czasem zdarzają mu się błędne odczyty. Mógłby też pracować nieco szybciej, ale ogólnie jest niezły, chociaż w żadnym stopniu nawet nie próbuję dorównywać czytnikowi, który testowałem niedawno, Vivo X80 Pro. Recenzję możecie zobaczyć sobie tu u góry, się wyświetla teraz. Tamten czytnik był genialny, ten nazwałbym poprawnym co najwyżej. Jest też całkiem poprawne rozpoznawanie twarzy, działa dosyć sprawnie, ale pamiętajcie, że nie jest to najpewniejsze zabezpieczeń, jednak odcisk palca jest bezpieczniejszy. Co do ergonomii tego urządzenia, nie mam poważniejszych zastrzeżeń, aczkolwiek trzeba pamiętać, że smartfon jest dosyć duży i dosyć ciężki. Jeżeli się z tym pogodzicie, to w zasadzie na walory użytkowe nie będziecie narzekać, chociaż zauważyłem, że stosunkowo łatwo o zasłonięcie głośników, kiedy chwycimy smartfon w orientacji poziomej, czyli tak jak do grania. Jak widzicie, na górze znajdziemy również mini jacka, a skoro już wędrujemy po ściankach obudowy, na dole oczywiście USB-C i szufladka na karty. Niestety bez możliwości użycia karty microSD, mieszczą się tam tylko dwie karty nanoSIM. Sporo dzieje się na bokach obudowy. Na lewym boku mamy suwakowy przełącznik, który uruchamia specjalny tryb growy. Na przeciwległym prawym boku mamy tradycyjnie umieszczone przyciski, chociaż jak dla mnie włącznik mógłby być odrobinkę wyżej. Mamy też wylot powietrza z układu chłodzenia, bo musicie wiedzieć, że ten smartfon wzorem poprzedników ma aktywny układ chłodzenia z wysokoobrotowym wentylatorkiem. Prawy bok zajmują jeszcze dwa dotykowe klawisze dla graczy. Ja prawdę mówiąc wolałbym, gdyby były mechaniczne. Nie wiem, jak prawdziwi, wybitni gracze smartfonowi uważają, ale dla mnie te dotykowe przyciski, chociaż mają naprawdę wysokie odświeżanie, nie dają takiego dobrego czucia jak przyciski mechaniczne. Ale w sumie chyba dobrze, że są, bo mogło ich nie być w ogóle, prawda? A skoro mowa już o odświeżaniu, to przejdźmy do ekranu i zacznę od tego, co jest nieco słabsze niż w poprzednich modelach, bo właśnie odświeżanie ekranu jest tutaj słabsze. Ten wyświetlacz, skądinąd całkiem dobry AMOLED, odświeża obraz z częstotliwością zaledwie, tak trochę śmieję się, że zaledwie, 120 Hz. Dlaczego powiedziałem zaledwie? Dlatego, że poprzednie modele odświeżały z częstotliwością 144, a nawet do 165
5 Hz dochodziły. Oczywiście ja wiem, że to robi głównie wrażenie, bo tak naprawdę większość gier to rozpędzi się góra do 90 Hz, a i to nie zawsze. Ale wróćmy do jakości tego ekranu. Ekran cechuje się bardzo fajnym odwzorowaniem kolorów i na to absolutnie nie mogę narzekać. Bardzo dobrze działa również tryb ochrony wzroku przed szkodliwym światłem. Naturalnie może działać automatycznie. Mamy dość szeroki zakres regulacji kolorystyki tego ekranu. Możemy sobie go bardzo mocno dopasować do naszych upodobań. A jedyny niedosyt, jaki odczuwam tutaj, to jasność. Okej, jest dobra. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale w słoneczne dni, prawdę mówiąc, mogłaby być jeszcze lepsza. I tu mam troszeczkę niedosyt, bo w tym roku miałem już do czynienia z dużo jaśniejszymi ekranami i dużo przyjemniejszymi w odbiorze w słoneczne dni. Ekran ma przekątną 6,8 cala, zatem z pewnością nie jest to smartfon dla posiadaczy drobniejszych dłoni, ale na szczęście w interfejsie znajdziemy opcję pomniejszenia tego ekranu do obsługi jedną ręką. No w sumie się da. Chwilę temu wspominałem o słabszej ładowarce dołączonej do zestawu. Przypomnę, wersja chińska ładuje się z mocą 135 W, a nasza europejska zaledwie 65. Też trochę śmieję się z tego zaledwie, bo to w sumie jest całkiem przyzwoita moc. Niemniej już nie taka imponująca jak ponad 100 W. Pustą baterię niemal do pełna naładujemy w pół godziny, a całkowite naładowanie trwa około 40 minut, przy czym oczywiście ta końcówka ładowania trwa najdłużej. Najzabawniejsze jest jednak to, że korzystając z ładowarki o wyższej mocy od innego smartfona, ten model można naładować dużo szybciej. Zatem myślę, że technicznie jest to dokładnie to samo ładowanie, które mamy w Chinach, natomiast ograniczono jedynie moc ładowarek dostarczanych na europejski rynek. A ile wytrzymuje ten akumulator na jednym ładowaniu? To zależy od tego tak naprawdę, ile gracie. Mocny procesor, napędzanie wentylatorka, wyświetlacz. To wszystko konsumuje sporo energii i bez problemu rozładujecie ten telefon powiedzmy w 4 godziny grając non-stop. Ale kiedy zaczniemy używać tej Nubii w roli normalnego smartfona, to wytrzyma i 2 dni, czyli całkiem przyzwoicie, tak typowo dla smartfona z 2022 roku. Nie jest źle i na akumulator w żadnym wypadku narzekał tutaj nie będę. Nie będę narzekał również za bardzo na wydajność, bo jak możecie się spodziewać, Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej w połączeniu z 18 GB pamięci operacyjnej, no to nie może lagować, to nie może być powolne i nie jest. To jest smartfon, który naprawdę imponuje swą wydajnością i gracze tu nie będą zawiedzeni. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że ten smartfon emituje dosyć sporo ciepła. Na szczęście nie nagrzewa się aż tak sromotnie jak poprzedni model wyposażony we wcześniejszego Snapdragona. Tutaj ta emisja ciepła jest już zdecydowanie mniej zauważalna i mniej dokuczliwa. Mniej zauważalny jest również throttling. Tu już pod tym względem jest całkiem przyzwoicie. Natomiast jedno się nie zmieniło. Wentylatorek dbający o chłodzenie tego smartfona nadal według mnie jest za głośny i wielu użytkownikom może po prostu przeszkadzać w grze. Posłuchajcie zresztą sami. Oczywiście, kiedy gracie czy oglądacie film, jest spora szansa, że ścieżka dźwiękowa przysłoni ten odgłos, ale niestety, kiedy już na przykład będziecie chcieli nagrywać coś dyktafonem, względnie nagrywać filmy tym smartfonem, no to musicie pamiętać o wyłączeniu tego wentylatorka. Wentylatorek oczywiście może pracować w trybie automatycznym, ale na szczęście daje się go również wyłączyć ręcznie. Producent zadbał o odpowiedni skrót w panelu skrótów. Mamy też całkiem sympatyczny widżet ekranowy do sterowania tymże wiatraczkiem. Gracze mają do dyspozycji wspomniany już przeze mnie suwak na lewym boku obudowy, za pomocą którego mogą sobie włączyć dodatkowe menu growe. W menu tym są rozmaite dodatki dedykowane graczom. Można tam oczywiście zarządzać powiadomieniami, tak żeby nikt nam nie przeszkadzał w grze. Można dodać skróty do aplikacji komunikacyjnych po to, żeby na przykład w trakcie rozgrywki jeszcze z kimś prowadzić jakąś tam dyskusję. Są oczywiście opcje pozwalające czasowo podkręcać wydajność. Są zdublowane opcje sterowania wentylatorkiem. Są opcje do zarządzania świeżeniem ekranu i tak dalej, wszystko to, co jest związane z bieżącą grą. W menu tym znajdziecie również statystykę waszego grania po to, żeby się przekonać, czy gracie za dużo, czy jednak jeszcze zachowujecie w tym zdrowy umiar. A skoro już wspomniałem o interfejsie, to tu w zasadzie
nic się nie zmienia od już kilku generacji. To znaczy interfejs jest atrakcyjny wizualnie, sprawia wrażenie całkiem dobrze przemyślanego, nie ma tutaj żadnych niespodzianek, nie ma tutaj nadmiaru zbędnych aplikacji, ale jest jak zwykle u Nubi beznadziejne tłumaczenie. To na język polski jest po prostu tragiczne, bo nadal są kiksy językowe, już pomijając to, że wiele opcji nie zostało w ogóle przetłumaczonych, ale i w wersji anglojęzycznej też zdarzają się potknięcia. Nie rozumiem, dlaczego już od przynajmniej 4-5 generacji gamingowej Nubi nic z tym nie zrobiono. Czy to jest naprawdę aż tak trudne? Jakoś inni producenci potrafią. Jest to strasznie irytujące, ponieważ sam interfejs, tak jak powiedziałem, jest całkiem sympatyczny, a całe wrażenie psuje niestety to tragiczne jego tłumaczenie. Szkoda, bo gdyby nie ono, to ja naprawdę nie miałbym tu na co narzekać. Mamy odpowiednio szeroki zakres personalizacji, przejrzysty układ całego interfejsu, mamy bardzo praktyczny panel skrótów, mamy też możliwość skorzystania z panelu bocznego wysuwanego z boku ekranu, mamy oczywiście sterowanie gestami, mamy różne dodatkowe gesty, jak na przykład wybudzanie tapnięciem czy uniesieniem telefonu, mamy always on display, mamy oczywiście tryb ciemny, jak widzicie, który w dodatku może się przełączać automatycznie na zmianę z trybem standardowym. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, ale to tłumaczenie to po prostu już zostawię bez komentarza, bo nie mam sił już o tym gadać. To może teraz o czymś trochę przyjemniejszym, o połączeniach, o dźwięku. Jak już Wam zasygnalizowałem, smartfon ma mini jacka i głośniki stereo. Niestety nie jest to takie całkowicie pełne stereo, bo ten dolny głośnik gra zdecydowanie donośniej i oferuje więcej basów niż głośnik górny. Górny ma tak naprawdę dwa wyloty, jeden na górnej ściance, jeden tradycyjnie w słuchawce, ale jest to jeden i ten sam głośnik, który gra po pierwsze ciszej, po drugie praktycznie nie daje niskich tonów, gra w zasadzie wyłącznie średnicą i sopranami. Daje się tego posłuchać w grach, powiem szczerze, że jakoś specjalnie to nie przeszkadza, natomiast słuchając muzyki to już niestety usłyszymy, że ta stereofonia jest taka trochę nierówna. Ale na pocieszenie pozostaje nam całkiem dobra jakość dźwięku podczas połączeń telefonicznych. Tu absolutnie nie ma na co narzekać. Nie zauważyłem również, żeby ten smartfon miał jakieś problemy z wyszukiwaniem sieci, z łączeniem się z punktami dostępowymi Wi-Fi i tak dalej. Aha, dodam, że oczywiście Wi-Fi 6 tutaj jest, żebyście nie myśleli, że nie. Nie jest to smartfon oficjalnie certyfikowany przez polskie sieci, ale oczywiście w polskich sieciach działa bez problemu. Zatem w roli narzędzia komunikacji smartfon Nubi jest jak najbardziej godnym polecenia. A jak wypada fotografia? Tu jest trochę zabawnie. Nie wiem dlaczego, ale większość smartfonów gamingowych nie imponuje aparatami fotograficznymi. I tak jest też w tym przypadku. By było weselej, tylny aparat fotograficzny jest praktycznie taki sam jak w modelu poprzedniej generacji i jeszcze poprzedniej. Cóż my tu takiego mamy? Główne matryce 64 megapiksele z pikselami o rozmiarze 0,7 mikrometra, czyli też nie takimi zbyt imponującymi. Mamy 8-megowy aparat szerokokątny i dwójeczkę do ujęć makro, żeby nie było zbyt biednie. Resztę ramki wypełnia nam dioda doświetlająca LED. Nawiasem mówiąc, całkiem jasno. Z przodu jest już ciekawiej, bo tak jak już Wam mówiłem, mamy tutaj trzecią generację podekranowego aparatu do selfie. Jak cały ten zestaw spisuje się przy fotografowaniu? Generalnie nieźle. Jest jak najbardziej poprawnie, aczkolwiek nie jest to poziom flagowych, klasycznych smartfonów. Tu jest raczej taki, powiedziałbym, gamingowo-średniaczkowy standardzik. Zdjęcia dzienne są jak najbardziej w porządku. Widać niestety sporą różnicę pomiędzy zdjęciami robionymi za pomocą obiektywu głównego, a zdjęciami szerokokątnymi. Tu jest i inne odwzorowanie kolorów, i dużo słabsze odwzorowanie detali w aparacie szerokokątnym, ale mimo wszystko te zdjęcia można uznać za całkiem poprawne, przyzwoite, nie najgorsze. Mogłoby być więcej detali zarówno w zdjęciach z aparatu głównego, jak i z aparatu szerokokątnego, ale ogólnie nie będę narzekał. Nie będę też narzekał jakoś strasznie na zdjęcia nocne, ale tu uwaga. Po zmroku nie używamy raczej aparatu szerokokątnego. Zdjęcia wieczorno-nocne z aparatu szerokokątnego będą jednak marne. Natomiast te z aparatu głównego są jak najbardziej poprawne. Tutaj jakiegoś szczególnego szału nie będzie, ale tryb nocny działa całkiem przyzwoicie i w sumie efekty też będą nie najgorsze, a na pewno nie można powiedzieć, by te zdjęcia były jakieś strasznie złe. O
aparacie do makro wiele powiedzieć nie można, po prostu jest i robi jakieś tam zdjęcia, 2 megapiksele, to sami rozumiecie. Co do zdjęć aparatem przednim, tu już jest ciekawiej, bo aparat przedni chyba przede wszystkim ma robić wrażenie tym, że go nie widać. I słuchajcie, naprawdę go nie widać, dopóki go nie włączymy. A jak już go włączymy, to zdjęcia nie będą jakoś za bogate w szczegóły. Powiedzmy, że dadzą się oglądać, ale zdecydowanie nie jest to poziom klasycznych aparatów do selfie, takich wyciętych w ekranie. Tu wyraźnie widać, że coś pomiędzy aparatem a obiektem fotografowanym jeszcze było i objawia się to nie tylko rozmytymi krawędziami, ale i mocno spranymi kolorami. Aparatem tym raczej nie powinniśmy robić zdjęć nocnych, bo będą po prostu słabe, a zdjęcia w scenerii miejskiej z rozbłyskami w tle mogą wyjść nawet, słuchajcie, ciekawie, bo matryca wyświetlacza znajdująca się nad obiektywem tego aparatu do selfie daje takie ciekawe, interesujące rozbłyski. O selfiakach trudno powiedzieć jakoś wiele pozytywnego, poza tym, że można je tym aparatem robić. Filmy, podobnie jak i zdjęcia, powiedzmy, że są poprawne. Nie można nagrywać filmów aparatem szerokokątnym, ale biorąc pod uwagę jego możliwości, to nie jest jakaś wielka strata. Nie ma niestety stabilizacji optycznej, jest tylko cyfrowa i w sumie nawet w miarę przyzwoicie działająca. Tu wiele krytykować nie będę, ale chwalić też chyba za bardzo nie mam czego. Od po prostu filmy są dość ostre, dość płynne, z miarę przyzwoitym dźwiękiem, no i tyle. Można naturalnie nagrywać w 8K, tylko nie wiem po co. Lepiej pozostać przy 4K. Ten aparat nie jest aż tak rewelacyjny, żeby nagrywać w ultra wysokiej rozdzielczości. Chcąc podsumować moje wrażenia związane z tym smartfonem, mógłbym w zasadzie wkleić fragment któregoś z poprzednich filmów o gamingowych Nubiach. Wiele się nie zmieniło. To jest wciąż smartfon, który cieszy ogromną wydajnością, całkiem fajnym wyświetlaczem i bajeranckim wyglądem. To jest smartfon, który ma przyzwoity akumulator i całkiem szybko, chociaż nie ultra szybko, się ładuje i robi w miarę przyzwoite zdjęcia. Do tego urządzenie cieszy głośnikami stereo, obecnością mini jacka i bezproblemową eksploatacją w roli narzędzia do komunikacji. Ogólnie byłby to całkiem niezły smartfon, gdyby poprawić trochę możliwości fotograficzne, zrobić coś z dźwiękiem emitowanym przez wiatraczek chłodzący urządzenie, ale przede wszystkim chciałbym wreszcie zobaczyć w Nubi porządnie spolszczony interfejs. Czy ja wam polecam ten smartfon? No cóż, jest jak zawsze z Nubią. Robię to bez pełnego przekonania i tak trochę warunkowo, ale jeżeli będziecie, kupując ten smartfon, brali pod uwagę wszystkie jego niedociągnięcia, a jednocześnie przekonają was jego mocniejsze strony, to nie będzie to zły zakup, szczególnie, że ceny nie są jakoś strasznie wygórowane i jak na gamingowy smartfon, to nie jest to jakoś przesadnie drogi sprzęt. Ile to kosztuje? Już wam mówię. Model podstawowy, który już w standardzie ma całkiem sporą pamięć, czyli 12 plus 256 giga, kosztuje na dzień dzisiejszy niecałe 3700 zł. Występuje on jednak w smutnym czarnym kolorze, nie ma przezroczystych plecków. Model mocniejszy, czyli taki jak ja mam w ręku, z półprzezroczystymi pleckami lub w kolorze biało-szarym, możecie kupić za 4480 i tu już znajdziecie pamięci 18 plus 512 giga, czyli sztosowe. Poziom ceny, jak widzicie, jest nieco mniejszy niż w przypadku bardziej uznanych gamingowych konstrukcji, ale tamte, powiedzmy wprost, pod niektórymi aspektami są lepiej dopracowane. A teraz cóż, żegnam się już z wami i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Cześć!